Panie senatorze, kolejny tydzień zaczął się chyba nie najgorzej dla Prawa i Sprawiedliwości. Kolejny sondaż, kolejne wyniki, które mogą chyba satysfakcjonować, ponad dwukrotna przewaga nad Platformą Obywatelską, ale opozycja nie składa broni. Wczoraj był protest w obronie sądów. Na jutro zapowiada Platforma i środowisko opozycyjne kolejny czarny protest w sprawie aborcji. Czy pana zdaniem to dowód, nie wiem, determinacji, czy bezradności, czy jednak jakaś wiara, że te sondaże uda się przełamać? Ja bym powiedział, że to jest dla mnie przejaw tak zwanej ślepej furii po prostu. Te protesty, o które pani mnie pyta, no wczorajszy nie cieszył się jakąś specjalną frekwencją, no pokazują, że ludzie mają wyrobiony, znaczna część opinii publicznej, pogląd na temat funkcjonowania systemu sprawiedliwości czy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. I mówiąc kolokwialnie, ludzie nie będą umierali za wymiar sprawiedliwości, ponieważ znaczna część społeczeństwa czuje się realnie pokrzywdzona przez wymiar sprawiedliwości, a niektórzy nawet mówią, że jest to wymiar niesprawiedliwości. Wystarczy pójść na jakikolwiek dyżur parlamentarzystów w ich okręgach wyborczych i posłuchać tego, co ludzie po prostu na tych dyżurach mówią. A czarne protesty? To już raz Prawo i Sprawiedliwość zareagowało na ten pierwszy czarny marsz. Wtedy została przystopowana ustawa o całkowitym zakazie aborcji. Jeżeli chodzi o czarny protest, tak zwany, no to również chcę wspomnieć, że jeżeli chodzi o prawa kobiet, no to Polska ma tutaj dużo lepszą tradycję niż Francja, Niemcy czy inne uznawane za dzisiaj za takie wzorcowe kraje Unii Europejskiej. To w Polsce kobiety miały pierwsze prawa wyborcze w 1918 roku. No było to na mocy takiego jasnego stanowiska pana marszałka Józefa Piłsudskiego. I w ogóle w tradycji polskiej kobieta ma szczególną rolę. To wynika historycznie. Więc w tej chwili twierdzenie, że w Polsce są łamane prawa kobiet, jest absolutnie niedorzeczne. Tutaj pokazuje to, że mamy do czynienia z działaniem ideologicznym i z działaniem politycznym wymierzonym w obecny obóz rządzący, natomiast nie merytorycznym, bo w Polsce nie są zagrożone żadne tak zwane prawa kobiet, więc mówienie tutaj i tworzenie takiej atmosfery no jest działaniem stricte politycznym. Jestem ciekaw, jaka będzie frekwencja. Prognozuję, że ona będzie znacznie mniejsza niż rok temu. A jak atmosfera w klubie, jeśli chodzi o konflikt z posłem Rzepeckim? W zeszłym tygodniu prezydium klubu rekomendowało wyrzucenie posła właśnie z klubu. Dzisiaj pan poseł zorganizował konferencję pod siedzibą partii na Nowogrodzkiej. Próbował się dostać do prezesa Kaczyńskiego. Chciał mu przedstawić swoją wersję wydarzeń, pismo. Nie został przyjęty. Zorganizował briefing tam w dość ostrych słowach. Stwierdził, że być może pan prezes powinien pójść na emeryturę, ale generalnie sam twierdzi, że to on broni i postępuje zgodnie z programem Prawa i Sprawiedliwości i nie rozumie tych represji, które go spotykają. Kto tutaj ma rację? No jest to przykre, że osoba, która zaczyna swoją karierę polityczną, jest pierwszą kadencję posłem, jest osobą młodą, no w sposób taki arogancki, no żeby nie powiedzieć dość bezczelny, wypowiada się o prezesie Prawa i Sprawiedliwości, o polityku, który od kilkudziesięciu lat jest uczestnikiem życia politycznego. Jest obdarzony ogromnym autorytetem, nie tylko przez swoich zwolenników, ale również jest szanowany i przez przeciwników politycznych. I te słowa absolutnie były niepotrzebne i niestosowne. Mam wrażenie, że pan poseł Rzepecki próbuje przez atak się bronić, nie zdając sobie przy okazji sprawy, że swoimi działaniami, a może zdając sobie sprawę, to jest właśnie ciekawe pytanie, ale to musiałby już pan poseł Rzepecki na to odpowiedzieć, daje się wykorzystywać przeciwnikom obozu dobrej zmiany do uderzania w obecny rząd i w Prawo i Sprawiedliwość. Ale może z takim młodym posłem należałoby najpierw porozmawiać, zanim się go zacznie wyrzucać. On twierdzi, że nikt go nie poinformował o tych zamiarach wykluczenia go. Tymczasem no rzeczywiście on głosował, jednym z zarzutów jest to, że on głosował na przykład za ustawą, przeciw ustawie paliwowej, z której zresztą potem Prawo i Sprawiedliwość samo się wycofało, więc trudno powiedzieć, że zrobił coś wbrew partii. No i on cały czas twierdzi, że to on działa zgodnie z programem, które Prawo i Sprawiedliwość deklarowało w kampanii wyborczej.
Panie redaktor, każdy z klubów parlamentarnych i każde środowisko polityczne, które zasiada w parlamencie, ma w swoim regulaminie opisane, co to jest dyscyplina klubowa, co to jest stanowisko klubu, jak należy się zachowywać i jakie są sankcje, jeżeli ktoś z parlamentarzystów to narusza. I to jest w Prawie i Sprawiedliwości, w Platformie Obywatelskiej, w Nowoczesnej, w PSL-u i w każdym środowisku, w tej kadencji i w poprzednich tak samo było. W związku z tym każdy poseł czy każdy senator, który narusza jakieś zasady, powinien się liczyć z konsekwencjami, bo są one opisane przecież w statutach i partii, i w statucie, czy w regulaminie funkcjonowania klubów parlamentarnych. Więc z tego punktu widzenia głosowanie przeciwko, mało tego, jeszcze wypowiedź z trybuny sejmowej atakująca Prawo i Sprawiedliwość, no nie licuję z tym, no przyzna pani, że byłoby dziwne, gdyby posłowie, którzy atakują Prawo i Sprawiedliwość, byli członkami klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość. A może to taki dyskurs wewnątrzpartyjny? No dobrze, ale są odpowiednie gremia, można na ten temat dyskutować, uciera się stanowisko, są różne formy i tutaj niepotrzebny jest taki dialog, powiedziałbym właśnie publiczny, ale z trybuny sejmowej na ten temat i z tego punktu widzenia być może panu posłowi zabrakło jakiegoś doświadczenia politycznego. Natomiast co do szczegółów pani mnie pyta, czy ktoś z nim rozmawiał, czy nie, tego nie wiem. Ja nie znam szczegółów, nie jestem członkiem żadnych struktur władz, ani w klubie, ani w PiS-ie. W związku z tym trudno mi się na temat szczegółów tej sprawy wypowiadać, więc proponuję, aby pani zapytała osobę uprawnioną. Ja zapytam jeszcze o jeden dyskurs taki publiczny, bo dzisiaj doszło do kolejnej wymiany zdań pomiędzy ministrem, wicepremierem Gowinem, a szefem klubu, panem marszałkiem Terleckim. Tym razem spór dotyczy ewentualnej kandydatury na prezydenta Krakowa. Czy między panami tak już iskrzy na stałe? To jest jakiś poważny konflikt, czy to są dalej jakieś problemy komunikacyjne? Przypomnijmy, niedawno panowie się starli w sprawie reformy szkolnictwa wyższego. Pan marszałek Terlecki i pan premier Gowin pochodzą z Krakowa. Obaj działają w Krakowie, obaj też działają na niwie akademickiej. Obaj znają się od wielu, wielu, wielu lat i obaj są w jednym klubie, ale w odmiennych strukturach politycznych, ponieważ pan przewodniczący Terlecki, pan marszałek Terlecki jest w Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast premier Jarosław Gowin jest liderem odrębnego środowiska politycznego, które jest fragmentem obozu Zjednoczonej Prawicy, ale nie jest w PiS-ie. Więc oczywiście, że pan premier Gowin ma takie prawo, czy ma taką możliwość, żeby uczestniczyć w wyborach samorządowych pod własnym szyldem. Natomiast niedobrze, że to ogłasza bez porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością. I w tym sensie pan marszałek Terlecki, który stwierdził, co notabene pan premier Gowin potwierdził, że nie jest to kandydatura dyskutowana czy uzgodniona z Prawem i Sprawiedliwością i tutaj należy się w trybie właśnie jakiegoś dialogu porozumieć w tej sprawie. I jest to sprawa o charakterze, no, powiedzmy ogólnokrajowym, ale przede wszystkim regionalnym i to jest dyskusja już na temat zasad wyłaniania kandydatów w wyborach samorządowych. To na koniec jeszcze krótko, skoro już o wyborach samorządowych mowa, kiedy powinny się odbyć, bo już wiemy, że 11 listopada to będzie zła data, bo by się łączyła z obchodami Święta Niepodległości. Tydzień wcześniej, tydzień później? No nie 11. Ja od początku prezentowałem dość sceptyczny pogląd, żeby 11 listopada łączyć wybory samorządowe, a słyszeliśmy też o pomyśle referendum. Po prostu za dużo by było wydarzeń, to by przyćmiło jednak uroczystości stulecia. Czyli 18 listopada? Albo 18, albo wcześniej. No tutaj na ten temat jeszcze, o ile mi wiadomo, nie ma stosownego projektu ustawy, bo jeżeli mówimy o wyborach samorządowych, no to trzeba w trybie ustawowym ten termin zmienić, tak żeby wszystko było zgodne z konstytucją. A jeżeli chodzi o ewentualne referendum, to jeszcze nie ma wniosku pana prezydenta. Ale tak czy inaczej, tutaj ta opinia, że 11 nie jest najlepszą datą, nie trafia do przekonania. Dziękuję bardzo.